Krótka historia o budowie ronda w Pińczowie. O konieczności wykonania tej inwestycji nikogo nie trzeba przekonywać. Mamy rok 2019, pierwszy rok kadencji wojewody świętokrzyskiego. Przekazuję pieniądze na wykonanie dokumentacji, jak i wykonanie ronda w Pińczowie. Termin wykonania inwestycji to rok 2021. Burmistrz pieniądze oddaje. I tu zaczynają się czynności pozorowane. Ogłaszane są początkowo przetargi na wykonywanie dokumentacji ronda. Później wykonywane są przetargi na budowę nie ronda, ale skrzyżowania ze światłami. W międzyczasie podpisane jest porozumienie pomiędzy gminą Pińczów a Zarządem Świętokrzyskich Dróg Krajowych. W wyniku tego porozumienia gmina Pińczów ma wykonać dokumentację, natomiast wykonanie ronda ma być zrealizowane przez Zarząd Dróg. Mijają lata. Jest rok 2023. Gmina Pińczów oddaje do użytkowania dworzec autobusowy. Przed dworcem autobusowym Zarząd Dróg wykonuje kawałek nawierzchni asfaltowej. W tym samym czasie mogła również wykonać rondo. Już w 2023 roku przypada kolejna szansa na wykonanie ronda. Mamy rok 2024. Nie mamy ani dokumentacji, ani wykonanej inwestycji. Pan burmistrz przejmuje inwestycję. Podjęta została uchwała w gminie o tym, że projektowaniem i realizacją gminy zajmie się burmistrz. Pod jednym warunkiem, że zostaną mu przekazane pieniądze na wykonanie tej dokumentacji. Co pan burmistrz wymyśli jeszcze w 2024 roku? Tego nie wiadomo.